Michał Miśkiewicz obchodził urodziny w dniu meczu z Mołdawią, który, jako się rzekło, rozpoczął w pierwszym składzie i który zakończył, co chyba najważniejsze, z czystym kątem i bez wyraźnych błędów. Mecz, co jeszcze istotniejsze, zakończył się naszym zwycięstwem, a jedyną bramkę w takich okolicznościach strzelił Paweł Brożek. Paweł, nie wiem, czy dobrze czytałem z ruchu twoich ust po tym, jak strzeliłeś gola, ale chyba było, że ale fart. No tak, instynktownie nastawiłem kolana i szczęśliwie się odbija i wpada do bramki, natomiast tam na pewno popełnił błąd obrońca, bo przepuścił tą piłkę. A piłkę do bramki wpuścił były bramkarz Wisły Kraków, Ilie Cebanu, który po meczu od najlepszego snajpera Białej Gwiazdy domagał się rekompensaty w postaci koszulki. Mecze z Mołdawią i Norwegią, przynajmniej w jakiejś części, pokazały, że zawodnicy podporządkowali się filozofii trenera Adama Nawałki. Odbudowa formacji jest niezwykle ważna, jeden z elementów organizacji gry w defensywie. Natomiast my chcemy zarówno poprawić naszą grę w ofensywie, jak i też w defensywie. Wiadomo, że pewna powtarzalność akcji po kilku treningach nie jest zadowalająca, natomiast mały krok został zrobiony. Ale iść trzeba cały czas. Cel marszu wszyscy znamy. A na koniec, jak zwykle pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał Łączy Nas Piłka na YouTubie. Możecie też oczywiście polubić nas na Facebooku i śledzić na Twitterze.